Witamy. Dzisiaj pod górę ciśniemy z plecakiem. Idziemy, bo kiedyś jak my tam szli do góry, to znaleźliśmy studnię. W plecaku jest magnes F300 Gold. Spuścimy go do tej studni. Zobaczymy, czy coś tam w tej studni się znajduje. Ale najpierw ta studnia musimy znaleźć. A mam nadzieję, że znajdziemy i że dobrze idziemy. Jeśli dobrze, to pewnie dobrze idziemy. Tylko czy te studnie znajdziemy. Także myślę, że widzimy się przy studni, a studnia będzie za tymi krzakami, pod tymi drzewami. I tak dobrze idziemy. To jest to miejsce. Tam w tym rejonie jest ta studnia. Studnia jest. My też. Eimer leży obok. To ze środka go nie wyciągniemy. Tak to wygląda. O. A w oddali widać domostwa. Także tu pewnie krowy pasli na łąka. I tu je poili. Za chwilę dychniemy. Nie? To będziemy szukać. Jak dychniesz, to mi pomożesz. Bo ja nie dam sam rady. A tu jest. O, magnes jest. Nie będę próbował, bo się przykleił, ale... O, do gwoździ się kleił. A do większych rzeczy to będzie problem odkleić. Zaczynamy. Przekazuję kamerę. I spuszczamy. Salina też popiętany. Dobra. A, kurde, tu jest. Tu jest praktycznie wyzwiela tylko. Tu jest no tyle. Wody jest ponad metr. Dobra, ale pojeździmy po dnie, czy coś tam chyci. A jak nie, to nic nie będzie. Zamulone jest, bo są wąbelki, ale jak będzie zamulone, to jak coś będzie, to się zamuli i będzie głębiej. Czyli bieda. Bieda będzie, bieda, kurde. Często woda, często studnia. Wybrali wszystko. Także nie ma nic. Chyba zaraz tam. Zaraz tam zerkniemy. Pusto. A tam przy samym rogu. Ale chwyciło coś. Coś tam jest, no, że będzie zamulone. Nie wiem, jak to, czy to puści. Jakiś gwóźdź. Na razie. Sam muł, jeszcze rozpad wcieknął. Miejsce. Widzisz, ja? Jest opór, nie? Mm. Jest opór.
No potem pusto to. Także nic nie zrobimy, bo to jest zamulone. Zamulone za bardzo. Dobra. Muszę się obyć. To by było chyba na tyle. No, ale także piękna. Studnia czysta, raczej tam wyjdzie coś, no jest zamulone, to jest taki muł z błotem, kurde, masakra. Dobra, my się pakujemy i zamykamy ten kibel. Jo. Także my opuszczamy tę niby starą studnię. Nic nie ma. O, takie piękne domki w góra. Jak skończenie, kurczę, nie? A tu wiadomo, ludzie mieszkają, ale pięknie. Chciałbyś tak mieszkać? Nie wiem. Widoki tylko piękne mają. A to fakt, tu mieszkają z powodu widoków, ale patrz tam, to jest albo camping. Kurde. I tam dom, i tam. Ale tu jakiś opuszczony dom. Szkoda. Jedno, że to zaadoptujemy i będziemy tu mieszkać. Możliwe, że tu drogi nie ma. Ale zobacz, jak jest fotowoltaika, to musi być droga. A my tam nie przejdziemy, bo tam są krzaki. Tu. Co tu? Tu też nie przejdziemy. Tak to wygląda. O, ty piękny dom. Piękny dom to z pięknym widokiem. Dużo ludzi też ma Ursus, nie? Nie, dużo tu ma Ursus, nie? A tu kot. Na schodkach. Cały czas mamy piękne widoki. Także z magnesem nie ma końca, bo wybieramy się dalej na wycieczkę. O, coraz wyżej. A jeszcze tam mamy pod górę, musimy cisnąć. Na czerwony szlak, tak, żeby dojść gdzieś w tamtym kierunku na Wierzbanowską i chatka. Ja, doszliśmy na górę, na sam szczyt. Co my tu mamy? Ławka będzie po prawej, potem na czerwony i tu jest cel. Podróży. Zaraz będzie ławka. Jest. Ławka. A zobacz tam, co na nas patrzy. Co to za byki? A może krowy? Zaraz tam podejdziemy. Są tam trzy krówki. Jeden. Dwa i trzy. Jedna zaciekawiona. Nie wiem, czy będą gonić. Ja się tam na krówkach nie znam. Także ja będę z daleka. No, tak to bywa. Jak człowiek z miasta, to się nie zna na krowach.
gdzie na mapie ławki tu Hasiuk, jedna ławka tu Bajcangi. O, ktoś zostawił, zapomniał. Idziemy dalej. Pełno biały, tak bawełna, kurde. I to nie kwiatki. I tam przed tobą też ten krzak jest. Będziemy bawełnę zbierać. Także dotarliśmy już do celu. Po całym magnesowaniu kiepskim, bo nic nie wyszło, ale jesteśmy przy chatce. Nie wiem, czy tu coś będą robić, bo drewna na wyżbi, a pewnie nie do palenia, chyba żeby. Także my się żegnamy z tego miejsca i cześć.